rozpoczęcie dzisiejszego naszego spotkania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, abyśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen. Usiądźmy, moi drodzy. Bardzo serdecznie was witam na dzisiejszej konferencji. Już przybyłych jeszcze, ktoś tam jest w drodze, ktoś się spóźnia. No samo życie, tak to wygląda. Na wstępie dzisiejszej konferencji, która kończy czas trzeciego synodu Kościoła, który, jak pamiętacie, został otwarty w pierwszą niedzielę Adwentu, pragnę złożyć moje ogromne i wielkie pokorne podziękowanie Bogu w Trójcy Jedynemu za te lata życia w katolickim Kościele Narodowym. Lata pełne łaski, ale i lata cierpienia, co tu dużo mówić. Lata niedogodności, lata biedy, bo pamiętamy chwilę, kiedy Kościół był tylko Kościołem takim o charakterze domowym, ale i też lata ogromnego duchowego bogactwa w postaci łaski Bożej, która w nieopisanej obfitości wylewała się i wylewa na ten charyzmat Boży, jakim jest katolicki Kościół Narodowy. Są wśród nas osoby, które przed wieloma laty, nieco młodsze, z nieco innymi fryzurami, wspólnie ze mną i grupą kapłanów zebrały się, by uroczyście wobec Boga i świata ogłosić, że dalszą drogę posługiwania Bogu i Kościołowi Chrystusowemu pragniemy wspólnie przemierzać jako katolicy zgromadzeni w katolickim Kościele Narodowym. Podejmowaliśmy te nasze działania z taką samą pokorą, z jaką każdego dnia do tej chwili stajemy przy Chrystusowym ołtarzu, prosząc: Panie, przyjmij nasze pokorne modlitwy i pobłogosław nam stającym przy Twoim świętym ołtarzu. Nie wiedzieliśmy wtedy, czy to, co podejmujemy, będzie miłe Bogu. Czy to jest dzieło Boże, czy tylko taki nasz, może bardzo szlachetny, ale jednak tylko ludzki pomysł na tę wspólnotę. Czy podzielimy losy wielu wspólnot, które na przestrzeni tych naszych lat działania próbowały powstawać i w międzyczasie zniknęły, nie ma ich. Czy też Pan Bóg nam pobłogosławi i będziemy się rozwijali. I sami widzicie, siostry i bracia, obecność i asystencję Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże, które towarzyszy nam każdego dnia. Być może w wielu umysłach właśnie tych, którzy obserwowali to, co się dzieje, i zaświtała taka myśl, byśmy podzielili losy tych, którzy gdzieś tam przestali funkcjonować i nie ma ich już w przestrzeni eklezjalnej. Siostry i bracia, stojąc dzisiaj tutaj, nade wszystko w obecności Pana i was, drogie siostry i bracia, witam bardzo serdecznie jeszcze przybyłych. Miejsca są, zapraszamy. Będący was wszystkich, wracając do tematów, którzy jesteście takim kwiatem Kościoła Chrystusowego, przyniesionym tutaj dzisiaj do tej kaplicy biskupiej, pragnę z ogromną pokorą w sercu, ale i mocą zaświadczyć, że ani w jednej chwili w moim sercu i umyśle nie powstał pomysł tworzenia nowego Kościoła, niczego nowego. I nigdy nie postrzegałem tego, w czym uczestniczymy i mamy zaszczyt i ogromną łaskę uczestniczyć. Uczestniczymy jako w dziele Jezusa Chrystusa, w dziele Ducha Świętego, budując misję w Polsce, w Europie i w świecie. Pragnę podziękować wam, drodzy kapłani, tak po kolei, wszystkim wam, którzy jesteście, którzy przybyliście kawał drogi, wszystkim podziękować, siostry i bracia ze Szczecina, którzy jesteście w tej wspólnocie, jesteście tym zaczynem tej wspólnoty od samego początku. Wam wszystkim, Milence, która, pani Milence, przepraszam,
która jest przedstawicielką właściwie taką świecką szefową domów modlitwy świętego Szarbela. I wam wszystkim po kolei, pani dyrektor Śląskiej Misji Medycznej, o tych wszystkich już tytułach to po południu, po mszy świętej. Panu Mirkowi, który dzisiaj zachwycał się tym jego ogromnym dziełem, bo mało kto wie, a jest wśród nas tutaj pan, któremu zawdzięczamy tę przepiękną drogę krzyżową w naszej kaplicy, drogę krzyżową z Bazyliki z Lourdes. Wam wszystkim, siostry i bracia, pani Urszuli, która zrobiła wszystko, żeby być tutaj, żeby osłodzić nam życie. To, co tam stoi na stole, to jej dzieło. Wszystkim wam razem i każdemu i każdej z osobna bardzo dziękuję za każdą chwilę, kiedy możemy wspólnie iść tą drogą prowadzącą nas ku Chrystusowi. I teraz, tak jak wczoraj rozmawialiśmy z kapłanami, rozpoczynałem konferencję z prośbą do wszystkich księży, którzy byli, o 5 minut, a dzisiaj będzie kilka osób, więc, a ponieważ będą wśród nas panie, nie ma tu żadnego, broń Boże, podtekstu, to może po 3 minutki. I tak rozpoczniemy od księdza diakona, bo on wczoraj miał przepiękne świadectwo, ale już te problemy techniczne, jak się później śmialiśmy żartobliwie, że miał tak piękne świadectwo, że nawet studio nie wytrzymało i po prostu pękło w rozdrzewnieniu. Mam nadzieję, że dzisiaj nasza transmisja, Marku, nie pęknie, więc zapraszamy do pierwszego świadectwa. Ponieważ dowiedziałem się, że 3 minuty, przygotowywałem się na 5, ale no muszę skrócić. Pytanie jest bardzo proste. Dlaczego jestem tutaj z wami? Odpowiedź, no właśnie, co tu powiedzieć? Znaczy, ja pozwolę sobie taką chronologię w punktach zasygnalizować mojego życia. 14 lat, Długopole-Zdrój, Kotlina Kłodzka, jestem w sanatorium. Poznaj z moją mamą, poznajemy księdza, który był w sanatorium. Zostaję jego ministrantem na 2 tygodnie. I któregoś dnia o 7 rano msza, szedłem do budzić, bo byłem śpiochem, więc poszliśmy do kaplicy, przepięknej kaplicy Długopolu-Zdroju. I nie było nikogo. Byliśmy sami. Ksiądz odprawiał mszę, ja mu służyłem. I nie zapomnę do końca życia, w pewnym momencie przez piękne witraże kolorowe, było lato, słońce zaświeciło, byliśmy sami w kościele, ja patrzyłem, jak ksiądz sprawuje liturgię, Eucharystię, i coś, nie wiem co, coś zostało, co pamiętam do dzisiaj, coś niesamowitego. Miały lata, w wieku 19 lat dowiedziałem, no moja mama zapytała się, czy chciałbym zostać księdzem. No w tym czasie jako 19-latek no, miałem inne zainteresowania, życie potoczyło się dalej. Skończyłem studia, praca. Jak każdy w naszym kraju zazwyczaj. Już kończę, tak. A dopiero zacząłem. Coś się wydarzyło, coś się stało. Zostałem sam. I tak sobie pomyślałem, a może by wrócić. I tak chodziłem na msze święte i... Przepraszam, bo dostaję znaki z tyłu. I zawsze tak prosiłem, Panie Boże, tak chciałbym służyć Ci, chociaż troszeczkę blisko ołtarza, tak bardzo, bardzo blisko. Ale ponieważ już byłem w wieku zbyt poważnym, niestety nie mogłem wstąpić no nigdzie. I poznałem moją żonę. Jak pięknie dziękuję, ksiądz biskup powiedział, kwiat mojego życia.
I Pan zesłał mi Ciebie, żebyś 13 stycznia coś mi pokazała na Facebooku. Wtedy przez pomyłkę zadzwoniłem do tutaj, a nie tam, gdzie miałem zadzwonić. Pan kierował. To jest coś niesamowitego. I przyjechaliśmy tutaj na pierwszą mszę w marcu, 4 lata temu, a w czerwcu byłem po raz drugi. Drugi raz w życiu ksiądz biskup mnie widział. Poszliśmy na spacer nad Stawy Mielickie. I sami we dwójkę rozmawialiśmy i w pewnym momencie ja mówię do księdza biskupa, może coś bym, nie wiem, organistą został, bo troszkę tam gram. Ksiądz biskup mówi, nie, mam inną propozycję. Czy chciałbyś zostać diakonem w naszym kościele? Widział mnie ksiądz biskup po raz drugi w życiu. Nie znał mnie. I 31 marca w tym roku miałem święcenia tutaj. Już kończę. Przepraszam, że tak długo. Ale rano wstając, spojrzałem przez okno. I ja tego nikomu nie mówiłem. Kilka ptaszków zbierało gałązki, ponieważ budowały gniazda. I tak patrząc przez to okno, pomyślałem sobie, że to jest taka informacja, że należę do wspólnoty, do kościoła i te wróbelki, te ptaszki, które zbierały te gałązki, budowały dom, to tu też jest mój dom, bo też my budujemy go. Jak te małe wróbelki zbieramy te kawałki różnego materiału, żeby zbudować ten piękny dom na chwałę Pana. I prosiłem, żebym mógł dotknąć ołtarz i mu służyć. I on powiedział, chodź za to. Bardzo Ci dziękuję, Marku. Bardzo dziękuję za to Twoje świadectwo. A ja tylko dokończę to świadectwo, zapowiadając, że Marek ma niebawem bardzo okrągłą rocznicę za niespełna 2 lata. Swojego życia i na tę rocznicę obiecałem święcenia kapłańskie. Nic się nie zmienia. Ten targ nocny nie przeszedł. Nie za 4, tylko za niespełna 2 lata. A teraz tak dla równowagi ducha poprosimy Panią Milenkę. Ja postaram się bardzo krótko powiedzieć, dlaczego jestem tutaj w tym kościele. Tak naprawdę bym Pan Bóg tak to wszystko pokierował. Ja i moja rodzina zostaliśmy bardzo poranieni przez hierarchów kościoła rzymskokatolickiego. I tak naprawdę o co? Można powiedzieć, że zbyt dużo miłość chyba do Pana Boga i do świętego Szerwena. Ponieważ osobiście z moim proboszczem, kiedy poznałam księdza Jarka i świętego Szerwena, dzięki któremu też otrzymałam wiele łask uzdrowienia. No w zasadzie doszło do kłótni. Dlaczego święty Szarben? Przecież to nie jest w ogóle święty tego kościoła, jest Jan Paweł II, są inni święci. I tak się zaczęła nasza droga krzyża. I tak naprawdę pierwszą osobą, która wyciągnęła do nas rękę, to był ksiądz Jarek, kiedy zaczęły powstawać domy modlitwy. Zaczęliśmy czuć naprawdę obecność świętego Szarbena i Pana Boga w życiu, wspólna modlitwa rodzinna. I kolejna droga krzyża jeszcze bardziej, tylko tym razem, że staliśmy atakowani wszyscy, nie tylko my, rodzina, ksiądz Jarek, ale też domy modlitwy. I tutaj naszym celowniczykiem okazał się właśnie ksiądz biskup, za co dziękujemy Bogu i księdzu biskupowi. I tak naprawdę to właśnie dzięki księdzu biskupowi jesteśmy tutaj w tym miejscu teraz i za to chwała. Wielkie Bóg zapłać i z pewnością tę łaskę będę pamiętał do końca życia, kiedy wspólnie razem z Wami, z księdzem Jarkiem 7 stycznia 2020 roku staliśmy na fundamencie tej przyszłej dopiero świątyni. I znowu dla równowagi emocjonalnej, Paweł, tu zapraszamy Cię.
ksiądz biskup wyznaczył 3 minuty, ja to tego na 2 minuty i 60 sekund, więc 57 sekund. W związku z tym skorzystam on przez interkulary, bo albo mam za krótkie ręce, albo za drobny druk. Ja myślę, jeśli chodzi o Kościół Narodowy, słuchajcie, to była decyzja chwili. To był pewien jakiś taki proces praktycznie pewnych zdarzeń, ciągu zdarzeń, które tak jak patrzę z perspektywy czasu, musiały się wydarzyć, żebym ja się dzisiaj znalazł tutaj w tym zacnym gronie i żebyśmy mogli sobie tutaj dzisiaj zakończyć ten synod. Tak jak mówię, to nie była decyzja. Jeszcze wtedy, zanim przyglądałem się Kościołowi Narodowemu, jeszcze nie poznałem jeszcze obecnego tutaj dzisiaj księdza biskupa. I myślę, że na początku to była taka zwykła ciekawość. Jak większość z nas, pewnie wszyscy wywodzimy się z Kościoła rzymskokatolickiego. I ja byłem wtedy też takim powiedzmy zwykłym, przeciętnym członkiem rzymskiego kościoła, który chodził na religię, do sali katechetycznych, potem oczywiście komunia, wierzbowanie. No i tak to trwało. Byłem też ministrantem przez wiele lat do matury. Oczywiście potem już ten okres studiów, już ten czas z kościołem trochę się rozluźnił. Już rzadziej uczestniczyłem w tych naukach religijnych. No i tak to po prostu trwało. Taka rutyna, taka, myślę, że taka zewnętrzna, powiedzmy, bardziej przywiązanie do pewnych tradycji. No ale tak się widocznie miało stać, się miało inaczej. Mijały lata i kiedyś dostałem propozycję, żeby pojechać wspólnie z pewną grupą ludzi, pojechać do Litwy w odwiedziny do księdza biskupa Bacińskiego, właśnie w Nitrze. Tak się tak zaczęło. Tam zobaczyłem zupełnie, że można być w kościele, nie być anonimowym, że można uczestniczyć w mszy świętej inaczej, bardzo blisko, tak naprawdę na poziomie duszy uczestniczyć w tym, co się dzieje w tej celebracji, aż do Komunii Świętej. Byliśmy tam bardzo blisko przy ołtarzu, wokół, zgromadzeni. Ja do dzisiaj pamiętam tę chwilę, te swoje uczucia. Ja po prostu wiedziałem, co ten ksiądz mówi, co ci księże, bo tam była grupa. To nie było szeptanie, jakieś modlitwy w tle organy, które zagłuszają praktycznie wszystko, tylko myśmy uczestniczyli w tym misterium pewnym bardzo, bardzo, bardzo blisko. Po mszy była agapa oczywiście i co zobaczyłem, wspólne rozmowy, ci ludzie ze sobą rozmawiali, oni byli zaprzyjaźnieni. To była żywa wspólnota ludzi, którzy nie tylko przychodzili do kościoła, wychodzili i zabiegali się swoje cywilne, codzienne sprawy, tylko oni żyli ze sobą razem, po prostu przeżywali różnego rodzaju problemy, oni po prostu tworzyli wspólnotę. I to było coś, co mnie tak naprawdę chwyciło za serce i myślę, że mentalnie, bo fizycznie nie oczywiście, mentalnie wtedy wróciłem do kościoła, można powiedzieć. Oczywiście potem poznałem, to było bardzo blisko, księdza biskupa Adama. Razem, można powiedzieć, miałem ten ogromny zaszczyt brać taki czynny udział z grupą przyjaciół, bo jesteśmy też razem w tworzeniu, budowaniu tego kościoła katolickiego. Można powiedzieć, że nie było od pierwszej cegły, od pierwszego takiego sztychu łopaty w ziemię pod fundamenty. W Szczecinie powstała pierwsza parafia, potem były pierwsze transmisje mszy, takie już indywidualne dla nas, tylko na Skype'ie i wtedy też, myśmy nawet to nazywali, bo to przecież odległość między Szczecinem a Gliwicem, to nie wiem, 400 kilometrów, to się prawda, 400 kilometrów, myśmy to nazywali taką gigantyczną katedrą. I wtedy również, mimo że my byliśmy w biurze tam u nas, w biurze biskup był tutaj, prowadzone przez myśmy również czuli tę bliskość, tą taką naturalną bliskość wokół tego, co się działo na ołtarzu podczas tej mszy świętej. No i cóż, tam również w kaplicy na piętrze był pierwszy synod, a dzisiaj już jest trzeci. Także taka była moja droga i myślę, że to są w ogóle początki. No i cóż, przesadziłem to z czasem. Bardzo dziękuję panu Pawłowi, nie przesadziłeś w ogóle niczym, natomiast bardzo dziękuję za to, że jesteście cały czas obecni i działacie, ale do tego, co pan powiedział, ja tylko chciałbym tak na zasadzie dygresji z lekkim humorem odwołać się do czasów COVID-u, który był przecież takim trudnym czasem dla nas wszystkich i pamiętamy ten czas, kiedy ksiądz Jarek wtedy z pustelni, my tu cały czas z kaplicy, codziennie transmitowaliśmy mszę. Szczecin nie miał przez wiele miesięcy mszy świętej na żywo. Więc wpadliśmy na pomysł, zresztą bardzo dobry, do dzisiaj udokumentowany, przynieśli sobie Państwo duży telewizor.
kościoła postawili na ołtarzu i przychodzili na mszę, zbierali się w kaplicy każdej niedzieli właśnie tam w kaplicy i uczestniczyli w ten sposób taki interaktywny w mszy świętej w każdą niedzielę i w tej mszy uczestniczyły dzieci, uczestniczyli mali chłopcy. I którymś razem już jak się COVID trochę zluzował, przyjeżdżam do Szczecina, żeby odprawić wreszcie tę upragnioną mszę świętą, tak jak w Wieluniu przez, pamiętacie tę pierwszą mszę świętą po COVID-ie, kiedy z łzami w oczach wszyscy odprawiali, uczestniczyliśmy w niej i podobnie w Szczecinie. I wchodzę, a ci dwaj mali chłopcy, tacy bardzo żywi, tacy bardzo bezpośredni mówią, to ten facet z telewizora, co każdą niedzielę tutaj jest. No to było takie bardzo, bardzo sympatyczne oczywiście. Pokazywało, że te małe smyki na tej mszy po prostu uczestniczyły. A teraz poprosimy tutaj najmłodszego, może nie w sensie wieku, bo są młodsi księże Marcinie, ale najmłodszego w prezbiterium, jeszcze o 2 minuty, bo ksiądz potrafił w 2 minuty się zmieścić. Dlaczego jestem w KKR? Dlaczego jestem w KKN-ie? Dlatego, że po pierwsze, że wierzę w Kościół. Wierzę w Kościół, który jest Kościołem katolickim, czyli Kościołem, który ogarnia wszystkie wspólnoty kościelne, który nie jest prawosławny, katolicki, ekumeniczny jak patriarcha Konstantynopola, który jest jeden i zawiera te wszystkie przymioty. A dlaczego w tej wspólnocie? Bo kiedy zetknąłem się z tą wspólnotą, pomijając różne historie, które można by powiedzieć o Kościele Rzymskim, bo to nie o to chodzi, żeby kogokolwiek w jakikolwiek sposób próbować oczyszczać jakby troszeczkę, można by powiedzieć, z zewnątrz. Ale tak mógłbym to zsumować cytatem z jednego czytania, które było czytane w moim tygodniu wprowadzającym do seminarium. I chyba 7 mężów złapie się szaty jednego człowieka z Judy i powie: idziemy z wami, bo poznaliśmy, że z wami jest Pan. I tak to kiedyś rozczytałem. I myślę, że w tych czasach, które nie są bardzo łatwe, ostatnio rozmawiałem z jednym z księży i mówi do mnie: jest coraz mniej ludzi, dla kogo my będziemy odprawiać? I mówię: wiesz, to nie chodzi o to, dla kogo będziemy odprawiać, bo my nie sprzedajemy wiary. Najpierw musimy wierzyć. To jest między nami a Panem Bogiem. My nie prowadzimy marketu z wiarą. A jeżeli my będziemy wierzyć, będziemy Pana Boga kochać z całego serca, to wtedy będziemy świadkami. A my mamy być świadkami. I dlatego jestem w KKN-ie, bo w KKN-ie, w katolickim kościele, odnajduję to świadectwo tej autentycznej wiary. Wiary, która jest jeszcze nie i mam nadzieję, że nigdy nie będzie niezanieczyszczona pychą, tym, co światowe, romansem z jakąkolwiek partią polityczną. Dlatego jestem w KKN-ie. Dlatego w KKN-ie odnajduję Pana Jezusa i tu Pana Jezusa trzymam się i chcę się trzymać. Mam nadzieję, że się... Nie wiem, czy księdzu Bogdanowi damy spokój, czy chce. Może tak to. Damy spokój. W kwiatuszku swojego męża zapraszamy.
Nie wiem, czy cokolwiek jestem w stanie powiedzieć, bo jestem strasznie wzruszona. I szczęśliwa. Bo wiem, że Pan Jezus przyprowadził nas tutaj. Mam ze sobą ciężkie życie, wiem, że wielu z Was też. A pamiętam takie wydarzenie, byłam za granicą. Byłam w kościele rzymskokatolickim. Miałam tak, byłam na takim rozstaju trochę. Druk uścisnął mnie obca kobieta za rękę. Podeszła do mnie podczas modlitwy, Ojcze nasz, tam akurat za granicą się modliliśmy. I szepnęła mi w języku obcym, który na szczęście już wtedy znam. I powiedziała do mnie, nie martw się, cokolwiek w życiu zrobisz, jaką decyzję podejmiesz, Jezus jest zawsze z tobą. I ja wiem, że Jezus był wtedy ze mną, kiedy otwarłam pocztę, artykuł właściwie, kiedy przekazałam tą informację Markowi, że jest pewien ksiądz, który nie wstydzi się pomagać. Wierzę, że wtedy Jezus czuwał nad nami, że ten telefon nie był omyłką do księdza biskupa. To nasze wtedy cudowne pierwsze spotkanie, kiedy zobaczyłam uśmiechniętą twarz księdza biskupa i naszej wspaniałej pani Joli, ich otwarte ramiona i od razu widziałam te otwarte serca, że to jest ta wspólnota, w której jest się akceptowanym takim, jakim się jest, w którym Jezus jest dla wszystkich. Nieważne, czy jest się bogatym, czy biednym, czy jest się czarnym, jak to mówią kolokwialnie, brzydko, i jeszcze tak wiem, że funkcjonuje, czy jest się Afroamerykaninem, teraz już się to tak mówi. Nieważne, z jakiego kręgu pochodzisz, wiem, że w tej wspólnocie możesz być sobą, to Cię Jezus kocha takiego, jakim jesteś, nie musisz nikogo udawać. Dziękuję księdzu biskupowi właśnie, że wiem, że przez niego przemawia Jezus, że jest takim naszym naprawdę ojcem. Ja w nim naprawdę poczułam takiego ojca tutaj na ziemi. Z tego względu, że mam biologicznego tatę, który po prostu jest jaki jest, ale mimo wszystko go kocham, ale ja odnalazłam w księdzu biskupie także takiego drugiego tatę tutaj. I dziękuję Panu Jezusowi za to, że mi dał takiego tutaj ojca, takiego, nie ukrywam, nawet tak po prostu czuję jakby takie flow, teraz to się tak mówi. Ja po prostu jak tu przyjeżdżam, to się czuję jak w domu. W tej wspólnocie, gdziekolwiek jestem, z kimkolwiek się spotykam z tej wspólnoty, to ja czuję, tu jest Jezus, tu jest dom. I czuję się tą miłość, a wiemy, że Pan Bóg jest miłością. I mam nadzieję, że ta miłość tego Kościoła się rozrośnie, że będzie nas coraz więcej, że będziemy naprawdę się wspierać, bo to wspieranie tutaj też jest odczuwane. Tutaj nikt nie pozostanie sam. Tak jak Jezus nigdy nikogo nie pozostawia samego, tak i wiem, że możemy tutaj przyjść do tej wspólnoty i być po prostu razem. Bardzo dziękuję Pani Lucji. Myślę, że nas wszystkich położyła emocjonalnie i wycisnęła wszystkie możliwe łzy z oczu. A pozwólcie, chyba że jeszcze ktoś ma ochotę, Pani Dyrektor, to na południu zostawimy jeszcze, bo przecież nie możemy wszystkich od przyjemności, że tak powiem, przeżywać w jednym momencie. Więc jeżeli nie ma chętnych, nie wiem, Pan Mirek. Pan Mirek, choć Pan Pani Mirek. Zapraszam. No cóż, nie mówię, że będę coś musiał mówić. Ale nie mam przypadków, to po prostu słucham i generalnie tak też było ze mną. W tym kościele się pojawiłem nie przez przypadek. Generalnie dlatego tu jest. I czuję się to jak w domu, jak w rodzinie. Dziękuję. I pozwólcie jeszcze na, ja chciałbym przy tej okazji podziękować Pani Basi ze Śląska, z parafii Waszej, która napisała naprawdę przepiękne świadectwo na temat tego, na
na temat swojej codzienności i tego, co odnalazła we wspólnocie katolickiego Kościoła Narodowego. Ale oprócz tego, na zakończenie tych naszych świadectw, pozwólcie, że przeczytam wam minutowe świadectwo, myślę, że w minutę się zmieszczę, osoby, która prosiła o to, żeby to świadectwo odczytać. Cieszę się, że Bóg postawił na drodze mojego życia katolicki Kościół Narodowy, tutaj w tej kaplicy. Jak ufam, wszyscy, którzy przychodzą do naszych kaplic w Polsce, do sanktuarium, świątyń, znajdują podobne przeżycia duchowe. To tutaj, w ciszy i skupieniu, spotykam Pana Jezusa. Tutaj mogę się spokojnie pomodlić, bez dziwnych spojrzeń, bez wytykania palcami, bez faryzeizmu, bez tego brudu pedofilii, ale również cichych wojenek toczących się na plebaniach, o których tak często słyszymy na różnych forach internetowych czy w mediach. Tutaj znalazłam Chrystusa. Niech ksiądz biskup pilnuje, by nikt z was duchownych, ani nas wiernych, nie próbował zniszczyć tego Chrystusowego ducha w tej wspólnocie katolickiego Kościoła Narodowego. Proszę również, by katolicki Kościół Narodowy nie był kościołem rzymskokatolickim bis. Myślę, że ludzie szukający Boga potrzebują autentycznej wspólnoty z pokornymi i świętymi pasterzami, by mieli z kogo czerpać wzory. Nie chcemy duszpasterzy, którzy patrzą na nas jak na owce, gotowe do strzyżenia z ich zasobnych portfeli. Chcemy dbać o rozwój Kościoła. Chcemy, by nasi pasterze żyli godnie, a jednocześnie by byli prawdziwą solą ziemi i światłem dla nas i całego świata. Bardzo dziękuję za te wasze piękne wczorajsze i dzisiejsze świadectwa, za to świadectwo odczytane, za świadectwo pani Barbary, które nie, tak mogę, jeżeli można prosić, to go też z przyjemnością przeczytam. Pani Barbara z parafii z Rybnika napisała: zbliża się pierwsza rocznica, kiedy po raz pierwszy przyszliśmy do kaplicy na mszę świętą. Nie zapomnę tej burzy emocji, która toczyła się we mnie tygodniami. Przez te wszystkie miesiące moje pojęcie wiary i religijności diametralnie się zmieniło. I tylko Pan Bóg wie, jaką mentalno-duchową transformację przeszłam. Wiecie, co daje mi przynależność do katolickiego Kościoła Narodowego? Poczucie spokoju, brak napiętnowania, poczucie wolności, której brakowało mi w Kościele rzymskokatolickim. Czuję się prawdziwą chrześcijanką, która patrzy na innych jak na braci w wierze, a nie jako ta z najwłaściwszego kościoła. Jestem wdzięczna za wszystkie usłyszane kazania zarówno księdza Wojtka, jak i księdza Romualda. My o tych kazaniach dyskutujemy w domu, naprawdę. Mam szczerą nadzieję, że wspólnota będzie szczęśliwie się rozwijać, że będziemy dla siebie wsparciem. Życzę wszystkim udanego wieczoru i do zobaczenia w niedzielę, bo to taka bardzo osobiste świadectwo i osobisty list. Moi drodzy, idąc dalej,